Umiłowani bracia i siostry, drodzy parafianie, wszyscy goście, którzy przybyli dzisiaj, zapełnili kościół i plac przed kościołem ze względu na specjalne i dodatkowe okoliczności, które dzisiaj nas wszystkich gromadzą w waszej parafii w Podkowie Leśnej. Tą okolicznością pierwszą, ważną dla parafii, ważną dla Kościoła Warszawskiego jest stulecie urodzin nietuzinkowego księdza Leona Kantorskiego. Człowiek wykształcony we Francji, tam wyświęcony przez kardynała Suar. Potem pracował w różnych parafiach archidiecezji warszawskiej po to, by ostatnią część swojego życia przeżyć i spędzić jako proboszcz, pasterz, a potem senior i rezydent waszej parafii. Gdyby żył dzisiaj, w tym czasie, ostatnich dwóch tygodni miałby 100 lat. Kawał historii Europy, kawał historii Polski, ale także kawał historii waszej parafii Podkowa Leśna. Drugą okolicznością równie ważną i symboliczną, chciałoby się powiedzieć, to jest 50. rocznica od pierwszego wykonania tak zwanej mszy świętej bitowej Katarzyny Gertner. Pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam wykonawców dzisiejszych tej mszy świętej w oprawie muzycznej i słownej z panią Katarzyną na czele. I bardzo dziękuję, że możemy tutaj dzisiaj być. I w pewnym sensie możemy, mówię o swoim pokoleniu i pokoleniu moich rówieśników, być świadkami tego, tak jak słyszeliśmy w ostatnich słowach Ewangelii, co się działo w drugiej połowie lat 60., konkretnie co się działo w roku 68 i 9, właśnie wokół tego nowego, szczególnego wyjścia księdza proboszcza Leona z gronem ludzi, których wokół siebie zgromadził, do młodego pokolenia, żeby głosić Ewangelię, odpowiadając na zmieniające się czasy, na zmieniający się charakter, chciałoby się powiedzieć, mentalność młodego pokolenia. Pamiętajmy także o tym, że 68 rok to jest rok ważnych wydarzeń w Europie, które dotyczą przede wszystkim młodzieży i studentów, których owoce trwają do dzisiaj. To jest także rok ważnych wydarzeń, niestety czasem bardzo smutnych w Polsce, które wtedy miały miejsce. Ale to wydarzenie, to pierwsze wykonanie mszy świętej tu w waszej parafii, stało się wydarzeniem niezwykle ważnym dla kultury, dla muzyki sakralnej, i stało się wielkim wyzwaniem, które rozeszło się szerokim echem po całej Polsce. I musicie pamiętać, że Podkowa Leśna właśnie w tamtym czasie wraz ze swoim proboszczem, wraz ze swoją mszą świętą bitową stała się znana w całej Polsce, a nawet poza jej granicami. I to jest owa druga okoliczność, która nas dzisiaj zbiera, ale moi drodzy, pamiętajmy, że gromadzimy się na Eucharystii trzeciej niedzieli Wielkanocy. I ten motyw, ta okoliczność jest najważniejsza. Przychodzimy, aby usłyszeć tu w liturgii słowa czasu wielkanocnego tę radosną wiadomość, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Chcemy usłyszeć także te słowa, które się powtarzają w czasie tej śpiewanej mszy świętej. Pan rzekł do mnie: tyś mym synem, ja ciebie stworzyłem.
Dotykamy więc z jednej strony tajemnicy wcielenia Boga. Bóg stał się człowiekiem. Bóg stał się jednym z nas. Chciałoby się zapytać, dlaczego stał się jednym z nas? Bo nas tak bardzo umiłował i mógł dokonać zbawienia i odkupienia rodzaju ludzkiego na wiele różnych sposobów, jednym swoim boskim słowem, ale wybrał drogę wcielenia, stał się człowiekiem. Odwieczne słowo stało się ciałem, a to słowo psalmisty śpiewane dzisiaj się wypełniło. Pan rzekł do mnie, tyś mój synem. Ja Ciebie zrodziłem. To uwiarygodnienie Jezusa jako naszego Pana i Zbawiciela uobecnia się w każdej świętej Eucharystii. Uobecnia się także Jego nauczanie. Uobecnia się także, staje się obecny w Eucharystii Jego krzyż. Stojąc przy ołtarzu Pana, uczestnicząc w ofierze Jezusa Chrystusa w Wielkiego Piątku, stajemy jak ci pod krzyżem Pana Jezusa, żeby dotykać Jego przebitego boku, z którego płynie krew i woda, z którego rodzi się Kościół nieustannie, z którego rodzą się sakramenty Kościoła. Ale kiedy dzisiaj Ewangelia kończy się słowami: wy jesteście świadkami tego, to chodzi o świadectwo, które dajemy o Jezusie Chrystusie, także przez ten śpiew i słuchanie tej mszy świętej, która ubogaca, jest integralnie związana z Najświętszym Sakramentem, z ofiarą Jezusa Chrystusa. I kiedy pytamy, czego mamy być świadkami, bo wiemy doskonale, że te słowa powiedział nie tylko do apostołów. Oni naprawdę byli świadkami Chrystusowej śmierci i Chrystusowego zmartwychwstania. Chrystus umacniał w nich wiarę, jak to słyszymy dzisiaj w czytaniach ruszalnych, po to, żeby mogli pójść tak jak święty Piotr i powiedzieć: wy zabiliście Jezusa, ale Pan Go wskrzesił dnia trzeciego, On żyje. Piotr idzie jeszcze krok dalej, mówiąc o tym, że jesteście trochę usprawiedliwieni, bo działaliście w nieświadomości wtedy, kiedyście to zrobili, tak samo jak wasi przełożeni. Ile razy, moi drodzy bracia i siostry, możemy te słowa ostatnie także odnieść do nas? Ile razy nasze życie słabe, grzeszne jest takim właśnie działaniem nieświadomości, ale wtedy słyszymy słowa pociechy od Jezusa, które nam mówi dzisiaj w czytaniu ze świętego Jana Apostoła z jego listu: bracia, nie grzeszcie, ale jeżeli się zdarzy, żeście zgrzeszyli, to mamy rzecznika u Boga, u Ojca, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. I to jest ta nadzieja zmartwychwstałego. To jest ta nadzieja paschalna Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał po to, żeby mógł w swoim miłosierdziu przyjść każdemu z nas, powiedzieć: ja Cię kocham takim, jakim jesteś. Ja Cię kocham mimo Twojej słabości, mimo Twojej grzeszności. Ile razy będziesz przychodził do mnie i prosił, otrzymasz moje miłosierdzie. To jest to, co mamy głosić dzisiaj. A wracając do wydarzeń sprzed 50 lat, do tej mszy świętej, która tutaj została po raz pierwszy wykonana, chciałbym dopowiedzieć takich kilka spraw, które sam przeżywałem wtedy, już będąc dorosłym człowiekiem. Pamiętam opinię, jaka była wtedy wypowiadana przez ludzi Kościoła, począwszy od księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, który we wrześniu 1969 roku, kiedy się odbywała w jego domu, bo wtedy tam się odbywała konferencja episkopatu, biskupów jeszcze wtedy nie było tak wielu,
zaprosił zespół trapistów, żeby wykonali mszę świętą bitową i potem miał dłuższą wypowiedź na kanwie tej mszy świętej. I widać było, jak walczył w sobie z pewnym przekonaniem. Mówi, z jednej strony nie jestem do tego przekonany, a z drugiej strony wiem, że trzeba do młodych ludzi wychodzić inaczej. I taka była postawa wielu. Pamiętam także, że był pewnie jednym z niewielu uczestników mszy świętej, która w marcu 1969 roku była wykonywana tej mszy świętej przez zespół czerwono-czarnych w krakowskiej filharmonii. Byłem wtedy studentem, klerykiem seminarium. Był Wojtyła przy tym obecny. W pierwszej części koncertu była wielka msza święta z orkiestrą i chórem potężnym. A potem była msza święta bitowa wykonywana właśnie w filharmonii. Jako młody człowiek wówczas słuchałem opinii tych najstarszych i tych trochę starszych, dla których najbardziej delikatnym powiedzeniem było ładna, ale jakoś inna niż ta pierwsza, która była. Ale tutaj dotykamy tej rzeczy, która się nazywa formą inkulturacji przy okazji liturgii. Święty Jan Paweł II często używał tego powiedzenia i mówił, że Ewangelia, która nie staje się elementem kultury, jest Ewangelią płytko przyjętą. W mszy świętej, o której mówimy, której słuchamy, dokonała się ta inkulturacja. Ewangelia stała się, te słowa, które cytowałem i które można by cytować wiele razy, jest ich więcej przecież, te słowa i słowa części stałych mszy świętej stały się elementem nowej kultury muzycznej. Ale jest także zwrotność tego powiedzenia. Nie tylko Ewangelia staje się i ewangelizuje kulturę, wtedy jest głęboko przyjęta, ale także Ewangelia nie może się obchodzić bez kultury. Dlatego kultura wchodzi po to, by pomagać w przeżywaniu i przyjęciu Ewangelii, pomagać w przeżywaniu i przyjęciu liturgii i w tym znaczeniu jest to bardzo ważne, potężne, wielkie sprzężenie w obie kierunki, w obie strony po to, żeby liturgia była piękna, bogata, a my głęboko w niej, żebyśmy uczestniczyli, ale także po to, by była zrozumiała i łatwiej przyjęta przez wszystkich, a zwłaszcza przez młode pokolenie. I myślę, że dzisiaj, kiedy patrzymy po 50 latach zupełnie inaczej na wiele spraw i może już nawet idziemy jeszcze dalej, szukamy nowych sposobów, nowych wyzwań, bo przecież mamy przed sobą młodzież, która żyje światem mediów, internetu i tego wszystkiego, co dzisiejszy świat przyniósł w ostatnich 10-15 latach. Szukamy nowego wyrazu i nowej formy inkulturacji potrzebnej. Najlepszym dowodem, jak ta msza święta się przyjęła, że pewnie każdy z nas, który dzisiaj słuchał chociażby Kyrie eleison, Panie zmiłuj się nad nami, po polsku, słyszy tę melodię, słyszy wykonanie tego Kyrie w wielu kościołach w naszej diecezji Polski, w wielu miejscach świata. Różnica jest tylko jedna, że śpiewamy 3 razy zamiast 2, ponieważ pamiętajmy, że w 1968 roku, kiedy msza święta była wykonywana, reforma soborowa dopiero wchodziła. Język łaciński został zastąpiony językiem polskim w pierwszą niedzielę Adwentu 1969 roku. Żeby nie przedłużać, to są wszystko myśli, które się nasuwają w taki jubileuszowy, piękny dzień. I każę dziękować Panu Bogu za to wszystko, co się wtedy wydarzyło i co trwa. Także za dzisiejsze piękne śpiewanie. Nie chcę mówić wykonywanie, bo to nie jest koncert na użytek mszy świętej. To jest wasze integralne, drodzy artyści, uczestniczenie w świętej Eucharystii. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Pamiętajmy w modlitwie o księdzu Leonie i o wszystkich, którzy tutaj mają swoje zasługi i rzucili tę inspirację, która stała się stałym elementem kultury. Niech więc ta modlitwa nas łączy, jednoczy z Bogiem i nas między sobą tak bardzo tej jedności, tej miłości
tej zgody potrzebujemy. A myślę, że pamięć tamtych czasów i pamięć tej mszy świętej, którą dzisiaj odprawiamy, pomoże nam osiągnąć te owoce, by lepiej, bardziej być świadkami tego, co nam zostawił jako świadectwo jego obowiązek Pan Jezus. A elementem niezmiennym tego świadectwa jest głoszenie wiary, nadziei i miłości.